Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krisu i zapraszam was na kolejne dwa spotkania w karierze Śląskiem Wrocław. Co po tych dwóch spotkaniach? Mam nadzieję, że po tych dwóch meczach dzisiejszych wylądujemy na fotelu lidera Ligi Polskiej, czyli Ekstraklasy. Mecze z GKS-em Bełchatów gramy na wyjeździe na klasie światowej, mecz z Zawiszą Bydgoszcz zagramy u siebie na Zawodowcu, jako że jeszcze nie do końca czuję tą grę, dlatego tak balansujemy poziomem trudności. Klasa światowa, 6 minut, piłka losowo, no i tak jak standardowo zawsze to u nas wygląda późniejsza godzina, żeby słońce nie przesłaniało mi murawy, bo nie przepadam za tym. W składzie większych zmian nie robimy, ponieważ mamy taką swoją żelazną jedenastkę, myślę. Z ławki czasem wchodzi Machaj, Pich czy Sukuna, ale jak widzicie i Mila, i Paiszao, i Munir, tak? Munir z Barcelony, oczywiście wypożyczony. No i co? Zaczęło się wszystko w 16 minucie spotkania. Na początku badaliśmy siebie z GKS-em. Zaczęło się w 16 minucie, tak jak wam powiedziałem. Munir fantastycznie czarował, wpadł w pole karne, strzelił, ale Zubas. Pierwsza w tym meczu świetna interwencja bramkarza Bełchatowa. Baran w 26 minucie dośrodkowuje w pole karne. Udaje nam się to wybić. Do piłki dopada Mak, który pięknie strąca piłkę do Rachwała. A Rachwał niestety, dla nas stety, ale niestety dla Bełchatowa fatalnie pudłuje. Baran po raz kolejny w środku pola czaruje, strzela, ale na szczęście prosto w Pawełka. Pawełek dobrze się spisuje. Na razie najlepszy bramkarz w lidze, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach. Przyszła 33 minuta. Fantastyczne dośrodkowanie z lewej strony. I niestety tracimy bramkę z główki. Poźniak strzelcem bramki. To jest jego pierwsza bramka w sezonie dla Bełchatowa. Pawełek tym razem nie popisał się dobrą interwencją. Do przerwy przegrywamy, jak widzicie, trzy pozostałe mecze. Zawisza na szczęście remisuje z Lechem 1-1. Nie chcemy, żeby Zawisza nam uciekła. No, ale... Ale co? Zawisza nam uciekła? Czy Zawisza nam uciekł? Chyba Zawisza nam uciekł, mimo wszystko nie uciekła. Tutaj widzicie już na początku drugiej połowy fantastyczna sytuacja dla Paiszao, ale niestety strzał w słupek. Dośrodkowanie, rzut rożny, piłka wpada przed pole karne do Dudu Paraiby. Paraiba strzela! Piłka odbita od któregoś z naszych zawodników, niestety nawet rożnego z tego nie było, ale przyszła 62 minuta, Sebastian Mila wygrał czystą przebitkę, piłka trafiła pod nogi Paiszao, Paiszao wpadł w pole karne rozpędzony i został sfaulowany. Mamy w 63 minucie rzut karny, który może nas przybliżyć już do wygrania tego spotkania, ponieważ to jest naszym celem, remis nas nie zadowala. Do piłki oczywiście podszedł etatowy wykonawca rzutów karnych w naszym zespole, Sebastian Mila. Wziął standardowy dla siebie rozbieg i standardowo dla siebie strzelił bramkę na 1-1. 66 minuta gry. Sebastian Mila dobrą cieszynką pieczętuje czwartą bramkę w sezonie. Naprawdę świetny środkowy pomocnik ofensywny. Stwierdziłem zmiany w naszej drużynie. Wszedł Pich na lewe skrzydło, Dabo na środkowego pomocnika defensywnego. Chciałem wprowadzać Machaja za Milę, ale stwierdziłem, że zejdzie Grodzicki i zobaczymy, co potrafi Hołota na środku obrony. Mam nadzieję, że nie będziemy grali tam chaotycznie. Tak. Mi się to zawsze musi zdarzyć. Widzicie ten strzał? Zobaczcie w powtórce. Mam nadzieję, że tą powtórkę dałem radę tutaj. Nie przewijałem z nerwów. No przecież to jest niemożliwe. No w polskiej lidze takie precyzyjne strzały. Przecież Robben by się takiego strzału nie powstydził. A tu Wacławik strzela mi taką piękną bramkę. No nic, grałem nadal. Paiszao fantastycznie tutaj przeczarował wszystko. Dograł w pole karne. Sebastian Mila strzela drugą dzisiaj bramkę. I na 15 minut przed końcem meczu, bo trzeba wliczyć jeszcze w to wszystko czas doliczony, udało się doprowadzić do wyrównania i miałem nadzieję, że jeszcze przycisnę, że jeszcze stworzę minimum dwie sytuacje, które pozwolą mi w tym meczu powalczyć o zwycięstwo. Sebastian Mila, piąta bramka w sezonie, 85 minuta gry. Troszkę tutaj nie ukrywam, że stwierdziłem, poczaruję i Munirem trafiam tylko w słupek bramki strzeżonej przez bramkarza GKS-u. Ale przyszedł rzut rożny, strzał i po raz kolejny Zubas nie daje mi tutaj trafić bramki na 3-2. 88 minuta. Mila. Fantastycznie. Akcja czysto drużynowa. Munir wpada w pole karne po niezbyt tutaj wyczerpującym rajdzie i daje nam zwycięstwo w tym meczu, bo tak to się zakończy. 3-2. Przypominam, że przegrywaliśmy 1-0. Przegrywaliśmy 2-1. I prowadzimy 3-2. Ostatnia akcja meczu. No i było blisko, żeby ten mecz zremisować. Mak na szczęście półwolej lewą nogą, nie w światło bramki, nie doprowadza do wyrównania w tym spotkaniu. Czym? Mamy szczęście, 9 strzałów na bramkę, 9 celnych, zobaczcie jaka skuteczność, 3 bramki i wygraliśmy to spotkanie. Inkasujemy 3 punkty na trudnym terenie w Bełchatowie na klasie światowej. Mila królem meczu, 2 bramki
Zawisza zremisowała z Lechem, więc uciekamy. Zawisze Bydgoszcz, jak widzicie, GKS uległ nam. Legia Warszawa gra z Kolporterem Kornokielce. Jeżeli wygra, zostanie chyba liderem. Nie, my byliśmy liderem, bo tam Legia zremisowała bodajże 1-1. Tak, właśnie z Kolporterem Kornokielce. Byliśmy liderem ligi po 7 kolejkach, ale za chwilę przed nami kolejka numer 8 i żeby utrzymać pozycję lidera, zapewne musimy wygrać, ponieważ Legia i Zawisza depczą nam po piętach. Właśnie gramy z Zawiszą, Bydgoszcz, mam nadzieję, że... Miałem nadzieję, szczerze mówiąc, przed tym spotkaniem, że jakoś uciekniemy tej drużynie, żeby... Bo widać, że Zawisza w tym sezonie naprawdę świetnie się prezentuje i nie miałem tutaj ochoty, najmniejszej nawet, żeby się z Zawiszą dłużej gryźć. Chciałem z Legią toczyć bój o mistrzostwo. No ale co? Zobaczymy, jak pójdzie Zawiszy. Nasz skład, dużo zmian nie ma po raz kolejny, chociaż wprowadziłem Juanito, chciałem przetestować na środku obrony, jak widzicie jest. Również jest Hetley, który jest kompletnie bez formy. Strzałka najbardziej w dół. Nie ma w drużynie Zawiszy Ostrowskiego, który został sprzedany ze Śląska Wrocław przeze mnie właśnie do Zawiszy, ale nie ma go nawet w kadrze meczowej. No nic, 8 minuta spotkania, fantastyczne zagranie Pajszao i zobaczcie. Taka bramka w wykonaniu Dudu Paraiby, no niesamowita sprawa. Lewy obrońca asieknął bramkę z lewej nogi jak, no nie wiem kto, no to przepiękne uderzenie. Strasznie mi się ta bramka podobała, bo nie dość, że środkowo obrońca, to jeszcze, no nie ukrywajmy, nie gramy Realem, nie gramy Barceloną, nie gramy Chelsea, gramy naprawdę Śląskiem Wrocław, tutaj te statystyki zawodników są poobniżane. Ale bramka wyszła naprawdę ładnie. Dudu Paraiba od 8 minuty prowadzimy na zawodowcu na stadionie miejskim we Wrocławiu z Zawiszą 1-0. Gulon fantastycznie tutaj dośrodkował w pole karne, ale na szczęście nie przegraliśmy walki w powietrzu, ale Gulon dopada po raz kolejny do piłki i spowodował, że dostałem gulę na swojej szyi z nerwów, że w tak łatwy sposób Gulon wpadł w moje pole karne i strzelił bramkę. Pawełek ratował swoje życie, uciekał przed piłką, bo tak szybko ona leciała. Nie chciał zginąć, rozumiem. Gramy dalej. Pajszao wpada w pole karne. Flavio Pajszao podał piłkę do Kaczmarka. Nie chciał tutaj zrobić krzywdy bramkarzowi, z którym ma jakieś tam bliższe kontakty zapewne, bo nie wiem dlaczego z 5 metrów oddał taki słaby i nieskuteczny strzał. Kolejna sytuacja Munirem. No to co robi się Munirem w tej grze, to jest niesamowite, ale Munirem się świetnie drybluje, bo ma 4 gwiazdki sztuczek. Fajnie się nim robi z wody, ale żeby oddać skuteczne wykończenie, czyli strzał, który ma zakończyć się bramką, no to niekoniecznie się udaje. Ale 57 minuta gry, 1-1. Munir dopada do piłki, troszkę driblingu, troszkę bardzo słabego driblingu, wpada w pole karne, sam na sam z bramkarzem, nikt mu nie przeszkadzał. 1-2, prowadzimy i jeszcze raz prowadzimy. Munir jest na razie królem strzelców w naszej lidze. Gra naprawdę niesamowicie, świetnie. To jest jego szóstą strzelił w poprzednim odcinku, tak? Znaczy w poprzednim meczu, w sensie dzisiejszym. Tutaj świetna interesa Pawełka. Tak, Munir 7 bramek, król strzelców na razie naszej ligi. Mam nadzieję, że uda mi się go doprowadzić do końca, do króla strzelców. Kolejna sytuacja, ale tym razem świetnie Kaczmarek Pajszao sam na sam z bramkarzem. Zmiany od początku drugiej połowy. Nie od początku, chyba na pół godziny przed końcem. Tak, ja robię zmianę tak średnio pół godziny przed końcem. Wszedł Sukuna, wprowadziłem Picha na prawą pomoc. I to, co zrobił Pich chwilę po wejściu, właśnie zrobił to. Sfaulował bez sensu. Znaczy ja wcisnąłem faul, znaczy wcisnąłem klawisz ślizgu, ale nie spodziewałem się, że to się zakończy w taki sposób, że Pich dostanie czerwoną kartkę chwilę po wejściu. No wiem, że nie jego strona, on woli stronę lewą, ja go dałem na prawą, no ale kurde, no... Ludzie, no tak nie może być. Cofnąłem Sukunę na prawą pomoc. Leciał tą prawą pomocą, ale gola ostatecznie nie dograł Pajszao. Jeszcze raz i zobaczcie. Identycznie taka sama sytuacja. Kosa poleciała ze strony zawodnika Zawiszy. Czerwona kartka. Wcale nie. Żółta. A faul moim zdaniem taki sam. Na aferę w 83 minucie było blisko. Ostrzeżenie dla naszego zespołu, że jeżeli będziemy sobie tak pozwalali wrzucać, to skończy się to źle. Ostatnia akcja meczu, 95 minuta gry, rzut wolny dla Zawiszy. Tak, w taki właśnie sposób tracimy 2 punkty, ponieważ w tym meczu zremisujemy 2-2 z Zawiszą Bydgoszcz, zamiast wygrać to spotkanie 2-1. Czerwona kartka dla Picha, a później kilka sytuacji Zawiszy dosyć ciekawych i troszkę się gryzę, bo można było w tym meczu wygrać i odskoczyć, a tak to nie zakończymy tego dnia na fotelu lidera, bo niestety Legia Warszawa wygrała swoje spotkanie, czym przeskakuje nas w
tabeli ligowej. Dwie asysty Paiszao. Paiszao jest w tej chwili najlepiej asystującym zawodnikiem w grze, co zobaczycie w naszej lidze. Legia wygrała 3-1 z Bełchatowem. Tak jak my ich poprzednio pokonaliśmy 3-2, tak teraz Legia wygrała 2-1. No cóż, w ten odcinek i tak zaliczam do udanych. Widzicie, Munir królem strzelców. Na razie Paiszao najlepiej asystującym zawodnikiem, najlepszym bramkarzem. Nasz Pawełek, aczkolwiek Trela do niego z Lechii doskakuje. Nieves, dwie czerwone kartki. Tabela ligowa po 8 kolejkach, jesteśmy wiceliderami, tracimy do Legii tylko jeden punkcik, ale zobaczcie, Lech Poznań i Zawisza Bydgoszcz bardzo bliziutko, wszyscy po 17 punktów. Lech Poznań tak niepozornie przegrał z nami pierwszą kolejkę na otwarcie sezonu ze Śląskiem Wrocław właśnie, a teraz proszę, jak się wtrącił tutaj do rywalizacji o mistrzostwo. No nic, z ciekawszych meczów to w następnej kolejce my gramy z Krakowią, a Legia zmierzy się z Zawiszą Bydgoszcz, więc któryś z tych zespołów straci punkty i będziemy mogli od niego odskoczyć. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie, komentujcie śmiało, jeżeli macie coś ciekawego do przekazania. Trzymajcie się, na razie, cześć!